Parę miesięcy temu miałem jeden z tych dni, w których czułem się bardzo samotny i bezużyteczny. I pamiętam, czułem dużą nienawiść do samego siebie. I co jakiś czas miewam takie dni, jednak ten konkretnie zapamiętałem z uwagi na mały zbieg okoliczności, którego wtedy doświadczyłem. Przeszukując jedną z szafek, natknąłem się na małą kasetkę VHS. Włożyłem ją do starej kamery Panasonic, wcisnąłem swoje oko w wizjer kamery i puściłem play. Z burzy kolorowych gliczy wyłonił się przede mną obraz około pięcioletniego chłopca, wygłupiającego się do kamery na plaży. Nigdy wcześniej nie widziałem tego nagrania. Jednak to, co zwróciło moją uwagę najbardziej, znajdowało się w lewym dolnym rogu ekranu. Mianowicie napis z datą, bo jak się okazało, był to dokładnie ten sam dzień i bardzo podobna godzina, tylko równe 17 lat wstecz. I ogarnęło mnie bardzo dziwne uczucie. Patrzyłem na tego chłopca przez wciśniętą w swoje własne oko kamerę. Czułem się, jakbym ja sam kręcił tego pięciolatka, jakbym przeniósł się te kilkanaście lat wstecz. Albo jakby on był tutaj współcześnie ze mną. Czułem się, jakbym ja sam kręcił młodszego, weselszego siebie. I przez następną godzinę, oglądając swój dzień nad morzem z 2005 roku, stopniowo zaczynałem zapominać o swojej nienawiści do samego siebie, o swoim poczuciu samotności, bezradności. Zaczynałem czuć się dobrze. I być może chcecie zadać pytanie, dlaczego? Co takiego się wydarzyło, że w tak krótkim czasie wyleczyłem się z głębokiego doła, w którym się znalazłem? Być może macie jakieś przypuszczenia. Natomiast ja w tym wystąpieniu postaram się dokładnie opisać to, co wtedy zadziało się w mojej głowie, co wtedy zrozumiałem. Ja nazywam się Robert Kołodziejczyk, jestem twórcą internetowym i głównie montażystą filmowym. Aktualnie studiuję na piątym roku w szkole filmowej w Łodzi, i na co dzień. Zajmuje się konstruowaniem narracji. i właśnie o tej narracji chciałbym trochę poopowiadać. I zrobimy sobie teraz bardzo prosty eksperyment filmowy. Zastanówcie się, proszę, co czujecie i co myślicie, patrząc na te mikrosytuacje. Dwójka ludzi wyraźnie uśmiecha się do siebie, więc łatwo można powiedzieć, że ich relacja jest jak najbardziej pozytywna. Są sobie wpatrzeni w oczy, być może myślą o tym samym. I spróbujmy teraz zapomnieć to, co zobaczyliśmy, i postarajmy się patrzeć na kolejne przykłady jak najbardziej świeżym okiem. Kobieta uśmiecha się do mężczyzny. Jednak mężczyzna jest dużo bardziej powściągliwy w okazaniu swoich własnych emocji. Być może jest czymś zmartwiony, być może nie jest do niej przekonany. Sytuacja jest bardziej niejednoznaczna. I zobaczmy jeszcze jeden przykład. Tutaj relacja dwójki ludzi jest bardziej zaburzona. Wynika to chociażby z kontrastu emocjonalnego między nimi. Mężczyzna dopiero po chwili podnosi swoje spojrzenie, i mamy wrażenie, że być może chce zaraz powiedzieć coś, jakąś ważną informację, która nie jest prawdopodobnie pozytywna. Każda z tych odmiennych historii powstała z tak naprawdę dwóch tych samych ujęć, tylko ich różnie połączone różne fragmenty. Sprawiają, że interpretujemy w zasadzie tę samą sytuację w odmienny sposób. I rolą montażysty jest kierowanie uwagi widza tak, żeby zinterpretował scenę w konkretny sposób. I gdyby się nad tym bardziej zastanowić, można by pomyśleć, że w pewnym sensie każdy z nas codziennie ogląda zmontowany przez własne oczy film. Jesteśmy w stanie patrzeć tylko na wybrany kadr w danym momencie. Popatrzymy na osobę po lewej, popatrzymy na osobę po prawej. Przez chwilę popatrzymy sobie na drzewko, kotka przebiegającego ulicą i znów popatrzymy na osobę po lewej. I na podstawie tych wyrywków tworzymy interpretację tego, co się dzieje. Jakie są emocje, relacje między ludźmi i tak dalej. Jednak to, co widzimy, jest tylko pewnym wycinkiem rzeczywistości, który nie daje nam całej prawdy. I do tego wrócę jeszcze później, natomiast teraz chciałbym zadać Wam jedno proste pytanie. Czy kiedykolwiek czuliście się jak główny bohater filmu? Ja od dzieciństwa czułem się, jakbym był jakimś wybrańcem. I cofniemy się teraz te kilkanaście lat wstecz. Wychowuję się w jednym z najmniejszych miast w Polsce. W podstawówce, do której chodzę, nauczycielami są moi rodzice, więc od początku przyzwyczajony jestem do tego, żeby. Że, że wszyscy w koło wiedzą, kim jestem. W okresie gimnazjum i liceum zaczynam wrzucać swoje filmy do internetu. To było już w większym mieście i byłem, jestem jedyną osobą, która w okolicy zajmuje się czymś takim. Więc rozchodzi się to po mojej nowej szkole błyskawicznie. I ponownie mam wrażenie, że cała uwaga mojego najbliższego świata skupiona jest na mnie. I wszystko się zmienia. Kiedy jadę do łodzi na egzaminy wstępne do szkoły filmowej. Tam po raz pierwszy w życiu zderzam się z tłumem ludzi, którzy mają dokładnie taki sam cel jak ja zdać do szkoły i robić filmy. I nagle coś, co w moich rodzinnych stronach jakoś mnie wyróżniało, tutaj staje się absolutnie niczym szczególnym. I uderza mnie to jeszcze mocniej. Kiedy nie radzę sobie z jednym z końcowych egzaminacyjnych zadań. Przekonany, że nie mam już szans dostać się do szkoły, dochodzi do mnie, że całe swoje dotychczasowe życie żyłem w bańce. Zaczynam rozumieć, że świat jest duży i że ludzi jest dużo i że każdy napotkany przeze mnie człowiek, każdy z Was ma swoją własną, rozwijającą się historię, która dla niego lub niej jest tak samo ważna. Jak moja jest dla mnie. Dla zdecydowanej większości ludzi na świecie, ja jestem jedynie statystą, który przechodzi gdzieś w piątym planie ulicą. Dla niektórych jestem postacią drugo-trzecioplanową, natomiast głównym bohaterem jestem tylko i wyłącznie dla siebie samego. I jeden z moich ulubionych pisarzy, David Foster Wallace, powiedział w swoim wykładzie takie słowa. Wszystko w moim własnym bezpośrednim doświadczeniu wspiera moje głębokie przekonanie, że jestem absolutnym centrum wszechświata. Najprawdziwszą, najbardziej żywą i najważniejszą osobą w istnieniu. Jest to nasze domyślne ustawienie, wbudowane w nasze struktury zaraz po urodzeniu. I dla dorastającego nastolatka, dogłębne zrozumienie tego, że być może wcale nie jest tak wyjątkowy, jak mu się zawsze wydawało. Może być straszne. Jednak po czasie zrozumiałem, że jeśli spojrzę na to z odpowiedniej perspektywy, to tak naprawdę mogę obrócić to w coś pozytywnego. I tak na przykład we wszystkich momentach, w których ponoszę jakąś porażkę, zawsze mocno przejmuję się tym, co pomyślą o tym inni. Kiedy zrobię coś głupiego, mam wrażenie, że wszyscy nie zapomną tego nigdy i będą o tym myśleć tak samo intensywnie jak ja. Wtedy jednak staram się sobie przypomnieć, że nikogo to tak naprawdę specjalnie nie obchodzi, ponieważ każda osoba zajęta jest martwieniem się tym, co jej samej nie wyszło i tym, co inni myślą o niej. Kiedy ktoś publikuje grupowe zdjęcie, na przykład z imprezy, każda osoba, która się na tym zdjęciu znajduje, w pierwszej kolejności szuka samego siebie, żeby zobaczyć, czy dobrze wyszła. I kiedy tylko sobie o tym przypomnę, Tysiące kilogramów presji schodzi z moich pleców. No dobra, ale idąc dalej, jedną z pierwszych rzeczy, jakiej dowiadujesz się w szkole filmowej, jest to, że każdy film jest prawie taki sam. To znaczy, że istnieje parę schematów narracyjnych, które są w kółko powielane i że droga bohatera zawsze wygląda mniej więcej podobnie. I studiując kolejne lata, zastanawiałem się, jak tę wiedzę mogę przełożyć na drogę bohatera, którą idę ja sam i jak już ustaliliśmy, idzie każdy z nas. I coś, co wydało mi się bardzo wartościowe, to sposób, w jaki budowany jest konflikt wewnętrzny bohaterów w zachodnich modelach opowiadań. Opiera się on na kontraście pomiędzy tym, czego chce nasz bohater. A tym, czego tak naprawdę w głębi serduszka potrzebuje. Nasza postać nie jest w stanie rozróżnić tych dwóch pojęć. Ma klapki na oczach, i dopiero wyruszenie w przygodę pozwoli jej na końcu dojść do tego, czego jej zawsze wewnętrznie brakowało. Czego chce szrek. Szrek chce, żeby wszyscy wkoło zostawili go w świętym spokoju. Nie jest jednak świadomy tego, że zostanie samemu ale nie sprawi, że będzie rzeczywiście szczęśliwy ponieważ to czego szrek chce jest przeciwieństwem tego czego potrzebuje czyli akceptacji za tym kim jest za bycie ogrem co ostatecznie zdobywa czego chce roki roki chce zwyciężyć w walce o tytuł mistrza świata i kiedy w finale filmu roki walkę przegrywa Widz mimo wszystko odczuwa pewien rodzaj satysfakcji, ponieważ roki wygrywa to, czego tak naprawdę potrzebował. Czyli miłość i wsparcie drugiej osoby oraz szacunek do samego siebie. I mógłbym tutaj wymieniać jeszcze tysiące przykładów filmowych, natomiast kiedy tylko poznałem ten model opowiadania, zacząłem również szukać przykładów na sobie samym. I jednym z takich jest dla mnie rok 2016-18. Mój kanał na YouTubie dosyć szybko się rozrasta. Przez miesiąc mam drugi największy przerost subskrypcji w Polsce. Ludzie zaczynają oglądać moje rzeczy, ponieważ zacząłem robić treści dużo bardziej rozrywkowe. I ja mam wrażenie, że to jest to, czego zawsze chciałem. Żeby jak najwięcej ludzi oglądało moje rzeczy. I mija półtora roku. Ja zaczynam zauważać, że coraz trudniej jest mi zrealizować kolejny film. Zaczynam zauważać, że coraz częściej czuję brak poczucia sensu, brak spełnienia. Zaczynam nagrywać coraz mniej, przez co jestem bardziej zestresowany, ponieważ dziesiątki tysięcy ludzi czekają na kolejny film. W końcu przestaję nagrywać na dobre kilka miesięcy, po to tylko, żeby wrócić z jednym filmem z filmem, w którym po prostu mówię, jak się czuję szczerze, bez żadnej rozrywki. I widzę, że większość ludzi odeszła, że liczby są mniejsze, ale widzę też, że paradoksalnie czuję się lepiej, ponieważ to, czego naprawdę potrzebowałem, to autentycznego wyrażania siebie i swoich emocji. Jednak, żeby to odkryć, musiałem przejść przez całą drogę bohatera, która wiąże się z byciem na emocjonalnym dnie. I teraz najważniejsze. Wnioski, o których mówiłem i o których zaraz powiem. Można wykorzystać tylko pod jednym warunkiem, że wyjdzie się ze swojego domyślnego ustawienia, że spojrzy się na siebie z dystansu, nie z perspektywy głównego bohatera, a z perspektywy widza. Żeby jednak tak było, coś lub ktoś musi nam o tym przypomnieć. I w dniu, o którym wam opowiedziałem na początku, tym przypomnieniem dla mnie była kaseta i pięcioletni ja na moment dosłownie stałem się widzem dla samego siebie, a to pozwoliło mi spojrzeć na swoją sytuację w dużo szerszym kontekście. Tamtego dnia czułem się źle, ponieważ nie szło mi w szkole, nie szło mi w pracy. Przez dłuższy czas byłem zupełnie zamknięty samemu i z wszystkich tych powodów czułem dużą niechęć do samego siebie. Jednak o czym przypomniało mi doświadczenie z kasetą? Po pierwsze, kiedy oglądasz film i główny bohater znajduje się na emocjonalnym dnie, to jest moment, w którym sympatyzujesz z nim najbardziej. Rozumiesz go, współczujesz, ale przede wszystkim kibicujesz mu. Dlaczego więc, kiedy ja znajduję się jak ten bohater na emocjonalnym dnie, w podobnym momencie myślę dokładnie na odwrót? Spisuję siebie na straty, wyzywając od najgorszego zamiast kibicować sobie i paradoksalnie czuć jeszcze większą sympatię do samego siebie. Po drugie, droga bohatera to sinusoida. Żeby było lepiej, musi być gorzej. Żeby odkryć swoje prawdziwe need, muszę przejść przez trudne momenty i tak naprawdę powinienem te trudne momenty doceniać, ponieważ są one okazją do odkrycia czegoś ważnego na swój własny temat. I po trzecie, nawiązując teraz do naszego eksperymentu z początku, oglądając zmontowaną scenę, widzimy tylko fragmenty rzeczywistości, które nie dają całej prawdy. I tak samo jest, kiedy patrzymy na własne życie pod wpływem emocji. Nasz mózg staje się wtedy montażystą-manipulatorem, który tworzy wewnętrzną narrację, ale jedynie w oparciu o ostatnie wydarzenia. I tamtego dnia mój mózg tworzył sekwencję wszystkich momentów z ostatnich lat, w których nie szło mi w szkole, nie szło mi w pracy, w których byłem sam. I ja, patrząc na to, miałem wrażenie, że to jest to, co w pełni definiuje mnie i moje życie. Tymczasem okazuje się, że są to jedynie wybrane fragmenty wspomnień, które nie oddają całej prawdy. I tutaj wchodzi magiczne działanie nostalgii. Kiedy zobaczyłem swoje nagranie z dzieciństwa, odblokowałem w sobie dostęp do dużo szerszego zakresu wspomnień. A to pozwoliło mi zrozumieć, że przez cały czas budowałem niesprawiedliwą narrację wobec samego siebie, ponieważ moje życie nie składa się tylko z samych porażek. Jest pełne różnych doświadczeń i ciężko na ich podstawie jednoznacznie określić, że jestem taki albo inny. I to nie jest wcale proste, żeby wejść ze swojego domyślnego ustawienia. Na co dzień martwimy się tysiącem spraw i ciężko jest znaleźć czas, żeby spojrzeć na siebie z perspektywy widza albo wręcz montażysty. Dlatego tym bardziej jestem wdzięczny, że przy okazji tworzenia tego TED mogłem sobie o tym ponownie przypomnieć. I na koniec chciałbym Wam po prostu życzyć jak najczęstszego wychodzenia ze swojego domyślnego ustawienia. Dziękuję.